Zapraszam drużynę z Międzychodu, MMA Devil Międzychód. Do niebieskiego narożnika Bartosz Kiżło, Dominik Szalczyk, Tomasz Bochm, Konrad Furmanek i Arek Jakubczyk. A po drugiej stronie oktagonu staną reprezentanci Śląska, Sportowe Zagłębie Sosnowiec. Michał Kobyłka, Jakub Malczyk, Adrian Łeszyński, Piotr Tkaczyk i Artur. Sportowe Zagłębie! Sędziowie ringowi tego pojedynku: Piotr Jarosz, Rafał Zawicki. Piotr Kobrych, kłaniam się z hali poznańskiej areny, gdzie rozpoczyna się właśnie pierwszy drużynowy turniej MMA, turniej miast Iron Warriors Team. W białych spodenkach zawodnicy z Sosnowca, w spodenkach niebieskich zawodnicy z Międzychodu. Już się Państwo zorientowali, to jest walka dwóch na dwóch. Tutaj tak naprawdę nasi realizatorzy także będą musieli chyba się nauczyć, na kim skupić uwagę. Od razu mamy tutaj mocne starcia i Zagłębie Sosnowiec w ataku. Już pierwszy zawodnik z Międzychodu leży. No i to jest formuła dwóch na dwóch. Tutaj dwóch zawodników w tej chwili walczy z zawodnikiem z Międzychodu i to jest już zakończone, proszę Państwa, Iron Warriors Team. Nawet nie zdążyłem Państwu powiedzieć, jakie są zasady, a już mamy szybkie i efektowne rozstrzygnięcie. W dużym skrócie, tutaj są zasady podobne jak w Federacji UFC, zasady takie jak w MMA, tyle że jest dwóch na dwóch. Nie wolno uderzać łokciem na korpus, nie wolno atakować kopnięciami zawodników w parterze. Myślę, że z czasem będzie okazja więcej powiedzieć o tych zasadach.
bo na razie schodzą po pierwszej rundzie pokonani zawodnicy z Międzychodu, a zatem pierwsza runda dla ekipy Zagłębia Sosnowiec potężny. Tutaj jest doping w hali poznańskiej areny. Dopingowy, nie da się ukryć, bo to kibicowskie ekipy przyjechały. Tutaj widzimy jeszcze raz, jak zakończyła się ta walka. Sędziowie oczywiście przerwali w tym momencie z uwagi na to, że było zagrożenie zdrowia zawodnika, który już się nie bronił odpowiednio. A w tej chwili druga runda, bo każdy pojedynek jest toczony na dystansie dwóch rund. Dwa punkty można zdobyć maksymalnie w jednej rundzie. Każdy zawodnik zwyciężając inkasuje punkty, ale tutaj jest bardziej wyrównana sytuacja w drugim starciu, bo jeden z zawodników Międzychodu już wygrał, w tej chwili ratuje swojego kolegę. No to jest sytuacja, w której jest oczywiście wyłączony już zawodnik w białych spodenkach. On nie może już kontynuować walki, natomiast on musi opuścić oktagon, a w tej chwili siłą dwóch na jednego wygrywają to starcie zawodnicy z Międzychodu. No ależ błyskawicznie się to wszystko rozgrywa. Tutaj organizatorzy przewidzieli, że to będzie starcie na dystansie 2 razy 4 minuty, ale tak nie jest. Już dwie pierwsze rundy pokazują, że będziemy dzisiaj świadkami prawdziwych emocji. Po drugiej rundzie mamy wynik 2 do 2. A to oznacza, że będziemy świadkami dogrywki 1 na 1. Tylko zwycięstwo na trybunach kibiców Zagłębia Sosnowiec, ale to się szybko skończyło. Młotkowe ciosy zakończyły ten pojedynek i tutaj jest problem w tej chwili ze zdrowiem zawodnika z Międzychodu. Na szczęście są już służby medyczne w oktagonie. No tutaj każdy z tych zawodników wie, czym ryzykuje, wchodząc do oktagonu, ale tutaj zdaje się, że stracił przytomność zawodnik z Międzychodu. Jest chwila ciszy, no zagapił się tutaj strasznie, to już jest ten moment, kiedy no odpłynął nam po srogim nokaucie zawodnik w niebieskich spodenkach. No to jest, proszę Państwa, sport walki tutaj. Jest stłuczony zawodnik, sprawdzają w tej chwili organizatorzy jego zdrowie. No jest niestety tutaj zawsze niebezpieczeństwo przy sportach walki poważniejszych kontuzji, ale widzę, że odzyskuje już zawodnik świadomość. Chyba będzie musiał zobaczyć w telewizji, jak to się stało. Chwila nieuwagi. Być może będzie jeszcze okazja zobaczyć na powtórce ten moment, w którym został trafiony jeszcze w stójce zawodnik z Międzychodu, a potem to już była tylko dogrywka. Zaraz będzie okazja to zobaczyć. A na trybunach święto kibiców Sosnowca. To jest, proszę Państwa, nie da się ukryć, nietypowa sytuacja. Tutaj nie ma żadnej policji w hali arena. Tutaj nie ma żadnych wielkich służb ochroniarskich. Po prostu kibice z właśnionych często na co dzień klubów kibicują tutaj swoim przedstawicielom w sportach walki.
No, zakończyła się ta dogrywka pechowa, ale już widzę, że odzyskał świadomość zawodnik, który sam wstaje na własną prośbę, widzę. Ale tutaj jest problem z błędnikiem, są brawa od publiczności. No, jeszcze chyba do końca nie wie, co się dzieje, tutaj drżą nogi. No, trzeba będzie ze spokojem pójść do punktu medycznego. Ratownicy tutaj na pewno zajmą się tym zawodnikiem. Są brawa od publiczności, bo tutaj nagrodzone jest, proszę Państwa, także odwaga, także hart ducha, także wola walki. Nie tylko ci, którzy wygrywają starcie, zasługują na uznanie. No, widzieli Państwo, to jest ostry sport, to jest ciekawa formuła. Jest werdykt. Sosnowiec, sportowe zagłębie!